Geopolityczny, dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 25 lutego, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Wan Wenbin, oświadczył, że Chiny sprzeciwiają się wszelkim, cytuję, nielegalnym, jednostronnym sankcjom i prowadzą normalną współpracę handlową z Rosją. Koniec cytatu. Wan Wenbin odrzucił jednocześnie sugestie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, że kraje, które popierają rosyjską inwazję na Ukrainę, będą miały, jak to powiedział prezydent Biden, splamioną reputację. Rzecznik chińskiego MSZ u odpowiedział, że jest to reputacja państw ingerujących że reputacja państw ingerujących wewnętrzne sprawy innych krajów będzie zszargana. Oczywiście odniósł się tutaj do Stanów Zjednoczonych, odniósł się do polityki realizowanej przez, przez Amerykanów w ciągu ostatnich dekad. Na briefingu w chińskim MSZ Wang Wenbin oświadczył także, że Ukraina jest suwerennym krajem, ale odrzucił krytykę ze strony Australii, która dotyczy właśnie handlu chińsko-rosyjskiego. Wyraził przy tym nadzieję na wypracowanie wszechstronnego mechanizmu bezpieczeństwa w Europie. To niewątpliwie bardzo istotna kwestia, to bardzo istotne wsparcie dla postulatów rosyjskich. Właśnie stworzenia nowego, podpisania nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. w Europie. Warto tutaj dodać, że Pekin nie potępił rosyjskiej agresji na Ukrainę, czy, tej, czy też nowej odsłony tej, tej agresji, a chiński MSZ sprzeciwia się określaniu jej słowem inwazja. Chińczycy raczej tutaj pod, po, po, powielają rosyjską narrację o. Operacji specjalnej w Donbasie i planie demilitaryzacji Ukrainy. Jednocześnie chińskie media zapewniają, że Rosja nie chce okupować tego kraju. Tutaj zresztą widać to także po oświadczeniach chińskich, chińskich polityków. Jeśli chodzi już o, jeśli chodzi o sankcje, to warto zauważyć, że wczoraj, 24 lutego, w związku z nową odsłoną Konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Wielka Brytania i Kanada nałożyły na Rosję nowe sankcje, natomiast to, co mogłoby rzeczywiście najbardziej uderzyć w rosyjską gospodarkę i no, niezwykle ograniczyć możliwości handlu międzynarodowego rosyjskiego, czyli odcięcie Rosji od systemu SWIFT absolutnie nie ma, nie ma miejsca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział wczoraj, że Stany Zjednoczone i Unia. Europejska zdecydowały się nie odcinać Rosji od systemu SWIFT. Oczywiście dodał, że będzie można powrócić do tej kwestii w przyszłości, natomiast warto podkreślić, że w ramach Unii Europejskiej sprzeciwiały się odcięciu Rosji od systemu SWIFT Niemcy, Włochy, Węgry i Cypr. Warto także zwrócić uwagę na zachowanie Gruzji. Gruzji, która toczyła wojnę przecież z Rosją w 2008 roku. Premier Gruzji Irakli Garibaszwili zapowiedział, że jego kraj nie przyłączy się do zachodnich sankcji finansowych i gospodarczych wobec Rosji. Myślę, że warto zacytować te, tę wypowiedź. Gruzja, biorąc pod uwagę nasze interesy narodowe i interesy naszych obywateli, nie zamierza uczestniczyć w sankcjach finansowych i gospodarczych, ponieważ, powtarzam, to tylko jeszcze bardziej zaszkodzi naszemu krajowi i naszym obywatelom. Koniec cytatu. Tak tłumaczył swoją decyzję szef gruzińskiego, gruzińskiego rządu. I tutaj warto podkreślić, że. Ta, te wszystkie sankcje obecne, bez odcięcia Rosji od systemu SWIFT, no, tak naprawdę dają całkiem dużą swobodę geostrategiczną Władimirowi Putinowi, natomiast poparcie, które otrzymuje cały czas Moskwa od Pekinu, no, daje jeszcze większą swobodę w konfigurowaniu nowej architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. W tym wszystkim, w całej tej układance geopolitycznej, bardzo ważne jest także zachowanie Republiki Federalnej Niemiec. No, bez tego wsparcia, które, które tak naprawdę Berlin udziela Moskwie, tak wielka swoboda i tak duża nonszalancja w działaniach na, w Europie Wschodniej rosyjska byłaby po prostu niemożliwa w mojej ocenie. Wielokrotnie już wspominałem i nakreślałem kwestię zachowania Niemiec i tego chociażby tych blokad dostaw broni na Ukrainę od roku 2021. Wspominałem o tym, że Angela Merkel nie wzięła udziału w, 30, w rocznicy 30-lecia niepodległości Ukrainy. Ani kanclerz Niemiec, ani ówczesny szef dyplomacji Maas nie wzięli udziału w inauguracji Platformy Krymskiej, czyli takiego formatu, który ma, miałby potencjalnie umożliwić Ukrainie odzyskanie kontroli nad Półwyspem Krymskim, itd. Tak tak w tej całej układance bardzo ważne jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie te zapowiedzi o wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2, które słyszeliśmy wczoraj po no to oczywiście jest nic innego tylko powtórzenie Powtórzenie tego, co i, tak, co i tak miało miejsce, ponieważ ta certyfikacja przecież była, jest zawieszona od połowy listopada 2021 roku. Tutaj nie mamy, jest oczywiście nowa sytuacja geostrategiczna, ale z punktu widzenia tego, czy, czy, czy gazociąg funkcjonuje, czy nie, nie ma tak naprawdę większej różnicy. Moim zdaniem, to zawieszenie ma, jest tylko i wyłącznie okresowe, jest czasowe. Także ja uważam, że będzie nastąpiła kontynuacja. Partnerstwa Rosyjsko-Niemieckiego i to dążenie do podpisania, do podpisania rozejmu czy też pokoju skończy się, skończy się ogłoszeniem neutralności Ukrainy, czy Ukraina zostanie zmuszona do tego, aby wyrzec się członkostwa w Sojuszu Północno Północnoatlantyckim. Dziękuję Państwu za uwagę.